Prawdziwy top pop, czyli najlepszy technicznie, najwyżej technicznie oceniony egzemplarz przez NGC. Proszę Państwa, dwójka 1933 z notą MS66. Także jest to moneta już do zbiorów, gdzie staramy na, tak można powiedzieć, bez jakikolwiek wątpliwości na, na sztuki, najlepsze, najlepiej zachowane. Pod względem noty ratingowej, i tutaj mamy tylko dwa egzemplarze tak wysoko cenione. Możemy, proszę Państwa, bardzo łatwo oglądając tą monetę zrozumieć, czemu ten egzemplarz otrzymał taką cenę. Proszę Państwa, po pierwsze spójrzmy na stronę z portretem, jak znakomicie zachowane są najdrobniejsze detale. nie zawsze zwracam uwagę na koniczynę, jak znakomicie zachowane są te wszystkie żyłki w listkach w koniczynach, te wkręśnięcia, Ona jest znakomicie obrysowana. Te, te wszystkie górne partie reliefu są znakomicie wypełnione. Oczywiście moneta technicznie też fantastyczna, bez jakichkolwiek widocznych byłem e, okiem zarysowań, e, takich, które by e, można powiedzieć, raziły. Ale spójrzmy na tą stronę, gdzie mamy więcej tego tła odsłoniętego, w stronę z orłem. Proszę spojrzeć, jak niesamowicie świeże jest to lustro. Coś pięknego. Jak głęboki jest ten zegarowy połysk. Tutaj ta moneta też jest, te, tutaj ten relief jest pokryty tym takim właśnie meniczym mężkiem, Egzemplarz naprawdę zjawiskowy. Przepiękna na moneta, Państwa, wbrew pozorom, dwójki y, pojawiają się w stanach meniczych y, rzadziej niż piątki i dziesiątki. Tak przynajmniej jest nasza praktyka na, 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 na skupie, na, na przyjęciach aukcyjnych. To takie egzemplarze y, pojawiają się, czasami oczywiście pojawiają się sztuki bardzo ładne, ale Zdecydowanie więcej widujemy piątek i dziesiątek w stanach menniczych niż dwójek, także szansa, że, że pojawią się kolejne egzemplarze z dwójek lepiej zachowanych jest naprawdę niska, znacznie wyżej, bo znacznie większą szansą opotrywał, że pojawią się piękne jeszcze piątki, dziesiątki gdzieś, które leżą w jakichś, yy, yy, można powiedzieć, w szafach czy, czy półkach, yy, ale, ale dwój, dwójek naprawdę jest niewiele, to pokazuje nasza praktyka. Także egzemplarz fantastyczny, znakomity relief, piękne, głębokie lustro pokazowy egzemplarz, polecałem Państwa o bazę.